Jak wrażenia po biegu? Bardzo fajnie, bardzo dobrze się czuję. To była fajna zabawa. Dużo bardzo dobrze biegających osób biegło. Miałem okazję się sprawdzić. Jestem bardzo zadowolony z mojego czasu. Czy pogoda pomogła w biegu? Miała jakiś wpływ na to? Pogoda była bardzo dobra. W takiej pogodzie mi się biega najlepiej, bo nie za ciepło, nie za zimno, wieje wiatr i na pewno miało to jakieś znaczenie. A który raz pobiegłeś dzisiaj? To znaczy ja w parkrunie biegnę pierwszy raz i generalnie nie trenuję biegania, zajmuję się innym sportem, ale zawodniczo. Czyli? Jaki to sport? Gram w tenisa. Jak wrażenia po biegu? No wspaniale, wreszcie można było bez butów biegać. No i słońce zapisało, pogoda akurat, jak najbardziej, wszystko jest okej. A skąd taka decyzja, żeby biegać bez butów? Z wygody. Czyli pomaga bieganie na boso? Na pewno bez butów się łatwiej biega, bo jest mniej doniesienia. A poza tym trzeba się przyzwyczaić, nie tylko do biegania i do chodzenia. Znaczy ja wszystkie parkrany biegam boso, to był mój 120 i gorsze nawierzchnie widziałem, no ale na finiszu takie kamyczki luzem na twardym podłożu są nieprzyjemne trochę, spowalniają jednak. A jaki wynik dzisiaj był? Nie wiem. Ja nie biegam z zegarkiem, także zobaczę dopiero jak będzie w internecie. Czyli biega pan dla przyjemności, dla zdrowia? Tak, to przede wszystkim. No a poza tym lubię parkrany, bo w wielu miejscach spotykam różnych fajnych ludzi. Gdzie nie pojadę, do jakiej lokalizacji, to się czuję, jakbym już tam był. Także to jest bardzo fajne towarzystwo biega. To jest już 249 parkran, który jest za nami. Za tydzień szykuje się no, taka już potężna rocznica, 250. Tak, 250, biegamy już prawie 5 lat w Łodzi i tak naprawdę piąta rocznica będzie w ostatni weekend czerwca. Czy są już osoby, które biegają co tydzień, z którymi można się już tutaj zaprzyjaźnić dzięki parkranowi? Zauważyłem, że przyjaźnie zaczęły nawiązywać się już na pierwszych parkranach. Tutaj wiele osób zapoznało swoje, no powiedzmy nawet niektórzy, nawet drugie połówki. Natomiast mamy jedną osobę, która była na wszystkich 249 parkranach do tej pory. Nie opuściła żadnego. Śmiejemy się, że od 5 lat kolega nie był na wakacjach. No nie wiemy, czy zazdrościć, czy współczuć tak naprawdę. Czy są jakieś atrakcje przewidziane na przyszły tydzień? Są przewidziane atrakcje. Kolega, który będzie świętował 250 bieg w Łodzi, postanowił, że uczcimy to tortem. I no, mamy jeszcze taką jedną małą atrakcję, ale no, to już nie będę tutaj opowiadał, bo może kolega zobaczy to w internecie i nie będzie niespodzianki.